Cześć, siemanko, witajcie w ostatnim finałowym odcinku serii Yes, Your Grace. Dzisiaj będzie obrona naszego zamku to raz. No i zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Serdecznie was zapraszam, więc zaczynamy. Co tu będzie się działo? Zebraliśmy wszystko, co mogliśmy, wasza wysokość. Oblężenie może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata. Na pewno nie mamy wystarczająco dużo ludzi, ani zapasów na to, na tak długo. Musimy wytrzymać do przybycia króla Fabiona. Powiedział, że zajmie mu to 3 tygodnie, wasza wysokość. Mam nadzieję, że tyle wytrzymamy. Oho. Nadchodzą. Już są. No dobra, jest 3000, nas jest 310. Oh. 3000 ludzi. To by się zgadzało. Widzisz gdzieś tego obleśnego małego drania? Zastanawiam się, czym został w Watanie. Czy nas skądś obserwuje? Rozstawienie armii zajmie im trochę czasu. Oprócz większej siły uderzeniowej mają jeszcze jedną przewagę. Czas. Powinniście sprawdzić sprzęt, wasza wysokość. Upewnijcie się, że wszystko jest w porządku, póki mamy ku temu okazję. No dobra, armię mamy, tak jak już tu widzicie, 310. Wszystkie ulepszenia zdążyłem na czas mi, dzięki Bogu, zrobić. To jest raz. Zapasy mamy na full wypełnione, czyli 10 skrzynek. Powinno wystarczyć. A co my tu mamy? Balista. Wasza wysokość, to zaszczyt. My nigdy nie widzieliśmy tylu ludzi. Wszystko będzie dobrze. Miej oczy szeroko otwarte, żołnierzu. Dobra, to jest bomby. Prezent od radowiańskiego wojska. Uratuj niektórych ludzi, aby zabić innych. Ech. Zrobimy to, co trzeba, aby przetrwać kolejny dzień. No dobra, to mamy gorący olej. Nie zostaną na horyzoncie na zawsze. Kiedy w końcu dotrą do muru, będziemy musieli użyć gorącego oleju. Nie zawrócą, prawda? Okej, czy jakby do pod murami. Mam nadzieję, że się dobrze przygotuję tutaj. Jakieś tam pomoce mam. Wypisane. Dobra, co my tu mamy? Wiedźmę. Dużo ich jest? Nie? Nie mówcie. Wolę nie wiedzieć, ale nie martwcie się. W razie potrzeby stawię czoła wyzwaniu. Dziękuję, Alena. Miło mi to słyszeć. Strzały gotowe? 98, 99, 100 i więcej. Okej. Race? Jakiegoś rodzaju magiczne race. Nigdy tak naprawdę nie widziałem czegoś takiego. Radowiańscy wieśniacy zostawili je nam w podziękowaniu za to, że pozwoliliśmy im zostać w Tavern. Słyszałem, że wyglądają ładnie. Huch. W najgorszym wypadku mogło zwiększyć morale. Okej. Race. Chociaż od racy to jest dużo dymu przeważnie, więc może taka jest zasłona dymna bez tego pyła? Zobaczymy. Generał. Stan? Jesteś ze mną od samego początku. I nie zamierzam nigdzie iść, wasza wysokość. Poradzimy sobie z tym, jestem pewien. Sprzęt wydobywczy. Łopaty, kilowy, drewno. Wygląda na to, że jesteśmy przygotowani. Okej. Mietek. Strzały ostre i gotowe. Więcej łuczników rozmieszczonych jest po całym zamku. Wszyscy czekają na twój sygnał. Doskonale. Dobra, tu mamy zasoby. Łowca. Wasza wysokość, rozprawiliśmy się z wieloma potworami. I oto tylko kolejny z nich. Jego też dorwiemy. Dziękuję, Walek. Welek. Ojej. No dobra. Co my tu dalej mamy? Dalej chyba nigdzie więcej iść chyba nie możemy, wydaje mi się. Tak, nie możemy. Dobra, idziemy na górę. Do Andriego. Andriego? Czy jak go tam się wymawia? Jak to wszystko wygląda, wasza wysokość?
Myślę, że jesteśmy gotowi. Wszystko wydaje się być w porządku. Jesteśmy gotowi na tyle, na ile to możliwe. Dobrze, że Atana działa powoli. Nie zaskakują nas szybko. Wszystko to jest tylko pokazem siły. Prężeniem mięśni. Nie mogę powiedzieć, że czekam, aż to się zacznie. Biała flaga, wasza wysokość. Nie strzelać! Wstrzymać ogień! Mamy rozmawiać z królem Erykiem. Król Ivo wysyła wiadomość. Mów swobodnie. Król Ivo chce rozejmu. Żaden człowiek nie musi dziś umrzeć. Poddaj się, złóż hołd królowi Ivo i odkup swoje grzechy. Każdy człowiek, który opuści mury zamku i ofiaruje swoje życie boskiemu Ivo, królowi Atany otrzyma przebaczenie. W przeciwnym razie zostaniecie oczyszczeni z tej ziemi na zawsze, za wasze grzechy, mroczne praktyki i wasze nieznośne nawyki. Nie słuchajcie jego kłamstw, pozostańcie na swoich miejscach. Ivo nie zna litości ani honoru. Zdradził nas na górskim szlaku. Zamordował moją córkę. Jeśli opuścicie te mury, czeka was ten sam los. Rób jak chcesz. Sąd ostateczny czeka na was wszystkich. Dobra, zostawiamy go. Puścić mężczyznę. Nigdy nie należy zabijać posłańca. Musimy zebrać naszych ludzi. Gdzie są wszyscy? Łucznicy! Chłopcze, jak masz na imię? Sobik, wasza wysokość. Bardzo dobrze, gdzie jest reszta twojego oddziału, Sobik? Ja nie wiem, wasza wysokość. Muszą gdzieś tu być. Jesteś bardzo odważny, Sobik. Przetrwamy to razem. Tak jest, wasza wysokość. No i jest duch bojowy. Teraz znajdźmy resztę twojego oddziału. No dobra. Dobra, co my tu mamy? Letek znaczy się. Jak masz na imię? Letek, wasza wysokość. Na mury, Letek. Potrzebujemy twoich strzał. Atana nadchodzi. Tak, wasza wysokość. Dobra, co my tu mamy? Mietek. Nie wygramy z nimi, wasza wysokość. Nie ma takiej możliwości. Nie rów portki, dobre. Weźcie w garść, żołnierzu. Ten zamek widział gorsze dni. Wchodź na górę i broń tavern. Tak, wasza wysokość. Okej. Okay. Myślę, że to wszyscy. Lepiej wejdę na mury i sprawdzić, jak to wygląda. I co, będziemy tak chodzić góra-dół pewnie. No dobra. Aha. To nie 3000. To jest przynajmniej dwa razy tyle. Kurwa mać, to jest 5000. To wszystko może się skończyć nawet dziś wieczorem. I jest ich za dużo. Wszyscy, utrzymać szereg! Wspólnie odeprzemy wroga! Tavern! O kurde. Przed nami mały oddział. Budują okopy. Łucznicy! Nadal są za daleko. Muszą się przygotować do przekopania się pod murami zamku. Jeśli im się to uda, zawalą tunel. Co? Jeśli im się to uda, zawalą tunel, a razem z nim runie nas mur. Nie możemy im na to pozwolić. Są za daleko, żeby cokolwiek z nich w nich wystrzelić. Musimy znaleźć sposób, by zawalić ich tunel wcześniej. A może moglibyśmy znaleźć kogoś, kto byłby bardziej bezpośredni i dyskretny. Masz na myśli wyjść tam i to podpalić? To byłoby samobójstwo. Zawsze możemy to zostawić i liczyć na szczęście. Wasza decyzja, wasza wysokość. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto by się tym zajął.
Jeśli nic innego nie wymyślę, dam ci znać i po prostu będziemy liczyć na szczęście. No dobra. Jeżeli chodzi o takie skradanie i coś, to tylko łowca by był. Dobra, zapytajmy się go, co on o tym myśli. Ja to zrobię. Wyjdę sam i podpalę ich okopy. To samobójstwo. Może, ale jeśli to was uratuje, chętnie zaryzykuję. Nie, chyba nie będziemy ryzykować życia naszego agenta, że tak ujmę to. Musi być inna opcja. Musi istnieć jakaś inna opcja. Czekajcie, sprzęt wydobywczy. To są race. A to powinno, bo to są łopaty i tak dalej. Dobrze, że mamy odpowiedni sprzęt. Możemy podkopać się pod ich tunelem i zawalić go. To powinno wystarczyć. Dobra, to wykorzystajmy to w takim układzie. Żołnierze! Zbierzcie małą drużynę. Idźcie i zacznijcie kopać pod ich tunelami. Gdy do nich dotrzecie, podpalcie drewno. Przy odrobinie szczęścia będziemy mogli zawalić ich tunel, zanim to do nas dotrą. Idźcie, kopcie. Lepiej kopcie szybko. To zajmie dni, być może tygodnie. Więc lepiej do nich dotrzyjcie, zanim oni dotrą do nas. Tak jest, wasza wysokość. Okej. Mam nadzieję, że to zadziała. Powinienem sprawdzić, jak sytuacja na murach. No mówię, będzie chodzenie góra-dół. Wygląda na to, że nasi ludzie mają pod kontrolą. Nie musimy się już martwić o ich tunel. O, szybko dotarli. O, kamienie. Jakieś balisty czy coś. Trzebusze! Nie wstrzymali się długo, prawda? Aha, i kolejne. Uważaj na głowy. Dobrze, że nasze mury są wzmocnione, wasza wysokość. Ktoś jest przy bramie. Pomocy! Biegliśmy tak szybko, jak tylko mogliśmy. Atana spaliła wszystkich, co pozostali w wiosce. Prosimy, wpuśćcie nas. Są z nami kobiety, dzieci. Jesteśmy nieuzbrojeni. Ilu was tam jest? Około 30. Umiecie walczyć? Obawiam się, że nie, wasza wysokość. Są wśród nas głównie starsi kobiety i dzieci. To tylko więcej głów do wykarmienia, wasza wysokość. Już możemy mieć problemy z zapasami. Ale oni będą martwi, jeśli ich tam zostawimy. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś koń trojański, bo przy takich akcjach to przeważnie coś takiego jest. Ale wpuścimy to. Wpuścić ich. O zapasy będziemy się później martwić. Dziękujemy, wasza wysokość. Atana. Wygląda na to, że przestali. Na razie. Tego dnia Atana wstrzymała ogień. Żołnierze Davern byli w stanie stworzyć niewielką wyrwę w otaczającym ich murze. Kurde, dzieje się aż mi zaschło w ustach. Gardle. O. Dobra. Co my tu mamy? Aj, zimno dziś, nieprawdaż, wasza wysokość? Dlaczego więc nie przysiądziesz się do ogniska? Lepiej będę trzymał się z dala, mieć oko na wszystko. Nigdy nie wiadomo, co czai się w cieniu. No też prawda. Dobra, zasoby. Nasze zasoby. Ilość dostępnych skrzynek to 10. No tak, tyle zebraliśmy. Dobra, Andri. Wasza wysokość, musimy zdecydować, jak podzielić zapasy na nadchodzące dni. Mamy tylko kilka worków. Nasi żołnierze i nasz lud potrzebują wyżywienia. Nie zapomnijcie też o waszej rodzinie. Zapasy muszą nam wystarczyć na co najmniej 3 tygodnie. Przy okazji, czy rozmawialiście już z królową? Wydawała się was szukać.
to, pójść na odpocząć, pozwól nam sprawdzić co u innych. Dobra. Na 3 tygodnie, tak? Okej. Okay. Czyli dla nas to będzie 1, żołnierze to będzie 2. Pozwól, że sprawdzę co się mają pozostali. Dobra, generał. Sławek, Letek i Mietek. To dobre chłopaki, ale... Przyjmować rozkazy od generała przez cały dzień? Czy dlatego do nich nie dołączysz? Mają dość moich krzykiwań, ale ktoś musi zachować porządek podczas bitwy. Stan potrafi być bardzo szorstki w ogniu walki. Co robisz? Stoi, o tam, usłyszy cię. Poza tym winisz go. Spróbuj sam zorganizować wszystkich w takim chaosie. Cóż, może ale nadal. Wasza wysokość, nie zauważyłem was. Gratulujemy noworodka, wasza wysokość. Kilka tygodni, a kiedy to się wreszcie skończy, będzie biegał po ogrodach tak jak reszta. Mam nadzieję, że to do tego dojdzie. Dobra, na razie powinien wziąć paczkę, to później. Czyli tak, tu będzie 1 paczka, dla nas 2. Odwagi! Pokonamy wroga. Tak. Dobra, tu jest Sławek. Wasza wysokość? Aha, dobra, bądź silny. Sobiek, to będzie to samo? Dobrze ci tam poszło. Dziękuję, wasza wysokość. Wydaje się znajomy, widziałem cię wcześniej. Zawsze przynoszę wam do sali tronowej wszystkie wiadomości z okolicznych wiosek i takich tam. O tak, przepraszam, że cię nie poznałem. Proszę się nie martwić, wasza wysokość. Wszyscy wyglądamy tak samo, mając na sobie hełm. Ja swój zgubiłem w całym tym bałaganie, więc uch. Aha, okej. Okay. Wszyscy słyszeliśmy, co się stało z księżniczką. Nigdy nie miałem okazji złożyć kondolencji. To było już jakiś czas temu, w porządku. To jest dla mnie... dla niej. Musimy to wygrać. Dla Lorsuli. Sam mam małą córeczkę. Ma na imię Luli. Jak księżniczka. Mam nadzieję, że to nie zniewaga. To bardzo ładne imię. Nie mogę cię winić. Nie wyobrażam sobie, co bym zrobił, gdyby coś jej się stało. Jej oczy błyszczą za każdym razem, gdy wraca z warty. Jak mniemam, twoja żona chowa się z nią w głębi zamku. Zmarła, mam na myśli żonę. Ospa. Miała Luli to wszystko. Mała Luli to wszystko, co mi po niej zostało. Ona ukrywa się w szopie. Nie wiedziałem, co mogę z nią zrobić. Przykro mi to słyszeć. Powinieneś opuścić wartę, wrócić do swojego dziecka. Dziękuję, wasza wysokość. Myślę, że zostanę jeszcze trochę dłużej. No dobra, tu mam tak, uratowani wieśniacy. Dziękujemy za uratowanie nas, wasza wysokość. Jesteśmy wam za wszystko dłużni. Nie ma o czym mówić. Wszyscy jesteśmy z tym razem. Aha, i to też jest to. Jak tu się Jak udało wam się uciec przed Ataną? Prawda jest taka, że po prostu uciekliśmy. Kiedy przybyli żołnierze cali na niebiesko, pierw zaczęli mówić o grzechu i oczyszczeniu. Ale kiedy wyjęli buzdygany, wiedzieliśmy, o jakie oczyszczenie im chodzi. Reszta wieśniaków próbowała się z tego jakoś wykręcić. Ale oni nie byli tam, by z nimi rozmawiać. Po prostu zaczęliśmy biec. My nie oglądaliśmy się za siebie. W porządku, wybraliście życie. Nie roztrząsaj tego. Dobra, ogrzejcie się. Jeszcze raz dziękujemy, wasza wysokość. Teraz tak, uratowani. To są wieśniacy. Czyli tak, tu będzie 1 skrzynka, tu będzie 2 skrzynka, 3 skrzynka i dla nas będzie 4. Czyli są 4 skrzynki na tydzień do rozdania. Mamy ich 10. Czyli wychodziłoby na to, że 12 jest nam skrzynek potrzebnych. Tylko z drugiej strony... Fabian ma przybyć w 3 tygodniu. Teraz mamy 1, 2, 3.
Czyli na 2 tygodnie musimy co najmniej mieć. Czyli 8 skrzynek nam jest potrzebne. Jak dobrze liczę. Dobra, wieśniacy. Może po prostu będę trzymać się z daleka. Może. Jak tam inni. Wygląda na to, że wszystko u ciebie w porządku. Jak sobie radzisz? Radzi reszta mieszczan. Większość ludzi nie chciała pozostać w pobliżu bramy. Uznaliśmy, że będziemy bezpieczniejsi w pobliżu strażników królewskich. Tak z pewnością będzie. Dobra, uważajcie na siebie. Dziękujemy, wasza wysokość. Nie tutaj. Tu jest pusto. O, widać tam. A tam co to się dzieje? Dobra. Do żony musimy pójść. Dobra, i tylko widzę, że tylko między tymi dwoma lokacjami możemy się przemieszczać. Oj, jest misjonarz. Cedani, niedźwiedź, noworodek. Jak się trzymasz, maleńka? Hej, nie jestem taka mała. W porządku. Pyzo. Hej, to nie było miłe. To ta sukienka, nie ja. Po prostu potrzebuję zająć twoje myśli czym innym. Poradzimy sobie z tym, wiesz to, prawda? Oczywiście, że tak. Ty dowodzisz armią, a ja się tu wszystkim zajmuję. To się niedługo skończy, ojcze. Z Wojtkiem u boku możemy nawet pomóc ci przy bramie. Teraz przesadziłaś, Sedani. Lepiej zostań tutaj. Okej. Dasz wiarę? Masz następcę tronu. Następcę Ryku. Jeśli kiedy to się skończy, będziesz mógł nauczyć syna rządzić Davern. Dziękuję, kochanie. Atana jest na razie daleko od murów, ale wciąż ich słychać. To jest przerażające. Poradzimy sobie z tym, kochanie. Myślisz, że Asalia gdzieś tam jest? Co masz na myśli? Góry? Lasy? Odległe drogi? Jeśli Wojo złapał... Asalia jest mądra i silna, a zarazem z Mają tworzą niezłą parę. Iwo nigdy jej nie złapie. Masz rację, dziękuję, kochanie. Tak naprawdę to cieszę się, że pozwoliłeś niedźwiedziowi zostać to. Zostać. To sprawia, że czuję się bezpieczniej. Jak się miewa Cedani? Jest wciąż dzieckiem, ale się nie boi. Jest odważniejsza ode mnie, tyle mogę ci powiedzieć. Niedługo będzie po wszystkim, obiecuję. No, ten niedźwiedź to taki bodyguard się tu zrobił teraz. Obrońca rodziny. Dobra, wracamy. Więc tak. Czy wszystko w porządku, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę okoliczności... pozwolić ten... Daj zapasy mojej rodzinie. Powiem się, że moja rodzina otrzyma zapasy w tym tygodniu. Jak sobie życzycie? Dobra, to jeszcze musimy sprawdzić. Teraz tak, generał. Dobra, tu już wiem. Aha, dobra. Czyli muszę ich wziąć. Powinieneś wziąć paczkę zasobów. Powinniście wziąć zasoby. Będziecie potrzebowali energii, aby kontynuować walkę. Nie zawiedziemy was. Dziękujemy, wasza wysokość. Dobra, tu. Okej. Paczka zasobów. Masz weź paczkę zasobów. Powinno wam to wystarczyć do następnego tygodnia. Nie jedliśmy już od kilku dni. Dziękujemy, wasza wysokość. No i oczywiście wieśniacy. Worek zasobów. Weź tę skrzynię z zasobami i podziel się z resztą. Powinno wam to wystarczyć do następnego tygodnia. Tak zrobię, dziękuję, wasza wysokość. Nie sądziliśmy, że król o nas pamięta. Jesteście dobrym człowiekiem. No dobra, zobaczmy. Ubyło tu? Nasze zasoby. 6. Dobra, czyli 4 w dół. Czy wszystko w porządku? Tak, pójdę odpocząć. Idę odpocząć. Upewnij się, że nasi ludzie nie siedzą
do późnej nocy. Potrzeba, by byli wypoczęci. Czy rozdałeś już zapasy, wasza wysokość? Tak. Tak, starałem się być sprawiedliwy. Do zobaczenia rano. Wasza wysokość. Potwory w zamku. Uspokój się, co się dzieje? Wszędzie biegają ogary, a Tana musiała znaleźć sposób, by je tu wpuścić. Czy moja córka jest bezpieczna? Nie wiemy, ogary są wszędzie. Musimy się spieszyć, wasza wysokość. Wyślij łowcę. Dobra, wysyłamy. Wyślij łowcę. W drodze, wasza wysokość. Szybko do królewskiej sypialni. O kurwa, co się dzieje? O! A co tu leży? Kochanie, Cedani, wszystko w porządku? Tak. Wojtek nas uratował. Ja pierdzielę. Gdyby nie ten niedźwiedź, ogary by nas dopadły. Och, dzięki Bogu. Nie musiałem nawet kiwnąć palcem. O, nawet widzę, dostaliśmy odznaczenie. A wy tego akurat nie widzicie. Dobra. Ogar był martwy, zanim tu przybyłem. Taki pies, kurde. Czas do przybycia króla Fabiona 2 tygodnie. O, no się dzieje. Ja pierdzielę. Dobra. Nie przerywam. Lecimy dalej. Nie ma co. Więc tak. Co my tu mamy? Dobra, ja to lecę dalej. Zapisz, kontynuuj. Oblężenie Grewna, tydzień 2. Iwo z pewnością nie sądził, że możemy wytrzymać tak długo. Te mury mogą wytrzymać więcej niż mogłyby się wydawać. Odnośnie zasobów. Oho. Zbliżają się ludzie Iwo. A, czekajcie, było 5000. Jest 3977 już tylko. No dobra. Kolejny dzień rzucania przez nich głazów, a może deszcz strzał? Co to będzie tym razem? Pieśni i łańcuchy? Co to za zapach? Gadzidło? Próbują uśpić naszego ducha walki. Nie bójcie się. Nie bójcie się, moi bracia. Będziemy bronić naszego zamku. Nie mogę oddychać. Ten dym nie wyrządzi ci żadnej krzywdy. To tylko twojej głowie. Iwo uważa, że może obniżyć nasze morale i wygląda na to, że mu się udaje. Może uda mi się znaleźć coś lub kogoś, kto pomoże usunąć tę magię. Doskonale. Jeśli nie, dajcie mi znać. Mogę zakazać mężczyznom, aby to wyczekali, wasza wysokość. Czekajcie. Magia, no to jest oczywiste, do kogo bym się musiał udać. Ale jeszcze poprawa morali to była właśnie w tych racach. Dobra, po kolei. Mogę iść na mury. Może uda mi się wykurzyć ich sztuczki. Czy to nie jest niebezpieczne? Być może, ale czy mamy jakiś wybór? Nie. Myślę, że spróbujmy czegoś innego. Dobra, ja biorę te race, bo... Jeyo, tu już jest mowa o niebezpieczeństwie, to tak wtedy mogłem stracić łowcę prawdopodobnie. Tak samo teraz mógłbym stracić wiedźmę. Więc race. Race. Możemy pokonać Iwo naszą magią. Zostawcie flary w spokoju. Odpalać. Żołnierze Dawer, nie lękajcie się ich. Brudnych sztuczek. To race odpędzą złe duchy. Odpalmy je. Ha, 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 zadziałało. Lepiej zobaczę, jak sprawy wyglądają na górze. O. Flary wydają się dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy. Mamy czysty strzał, wasza wysokość. Łucznicy! No i co? Mgła zniknęła. Mamy szansę na otwierający strzał.
Szykować strzały. Wypuść strzały. Ognia! A, maleje im. Super. Szykować strzały. Wypuścić strzały. Ognia! Aha, 3897. Bracia! Zbliżają się do bram. Fosa ich spowolni. Łucznicy teraz! 3800. O, 3500. Ładnie. Wasza wysokość, nasze zasoby płoną. Nie możemy pozwolić na utratę ani jednej skrzyni. Kuźwa, mamy 10 skrzyni, to nie powinno nam nic. Jeśli opuścimy mury, damy wrogowi złapać oddech. Będą naciskać mocniej i na pewno poniesiemy straty, wasza wysokość. Jeśli nie ugasimy ognia, z pewnością stracimy trochę zasobów. Na mury! Zostaw zasoby. Potrzebujemy wszystkich na murach. Jeśli jest pożytek z zasobów... Jaki jest pożytek z zasobów, jeśli nie utrzymamy naszej pozycji? Łucznicy! To był długi i wyczerpujący dzień. Atana napierała godzinami, ale król Eryk dzielnie podtrzymywał. Przeżyli kolejny dzień. Super. No dobra. To nie potrwa długo, wasza wysokość. Ale albo oni, albo my. Przeżyliśmy kolejny dzień. Chłopcy dobrze się spisali, ale robią się zmęczeni, jak każdy. Miejmy nadzieję, że wytrzymamy trochę dłużej. Dobra, tu widzę mury. Mury nadal stoją. Tak długo, jak te cegły trzymają się razem, powinniśmy mieć się dobrze. No dobra, Sławek. Więc znasz Biankę, prawda? Córka Stana? Chyba się jej oświadczę. Chcesz naszego generała za teścia? Jesteś tak głupi, jak mówili. Poza tym mamy wojnę. Ona potrzebuje kogoś, kto się nią zaopiekuje. To moja najlepsza szansa. To moja najlepsza szansa. Ej, król, tu jest. Wasza wysokość. Kuźwa, te ej to jest. Bądź silny. Jeszcze na razie porozmawiamy ze wszystkimi. Zróbcie z nami obchód. Dobra. Ech, do diabła z tym. Nalej mi jednego. No dobra, Lelek. Wasza wysokość. Dobra, bądź silny. Aj, wasza wysokość. Dobra, wiedźma. Widzę, że zdecydowałaś się dołączyć. Ach tak, ale żadna ze mnie śpiewaczka. Pozostawię to chłopcom. Sobik. Nie widziałem cię na murze. Generał potrzebował mnie po drugiej stronie. Biegałem po murze jak szaleniec. Ludzie Atane są wszędzie, trudno nadążyć. Czy z małą Luli wszystko w porządku? Pamiętacie? Oczywiście, ma się dobrze, wasza wysokość. Dziękuję wam. No dobra, wasza wysokość. Dobra, możemy tak. Paczka zasobów dla nich. Masz, weź paczkę zasobów. Powinno wam to wystarczyć do następnego tygodnia. Dobra, to już znam. Andri. Czy wszystko w porządku? Daj zasoby mojej rodzinie. Okej. Pójdę sprawdzić. Okej, wieśniacy. Czyli powinny nam zostać 2 sztuki z tego, co mi się wydaje. Może po prostu będę trzymać się z daleka. Może. Jak tam inni? No, no to już jest sobie w porządku. Jak sobie radzicie resztą mieszczan? Dobra, to widzę te same treści. Weź sobie zasób worka. Okej. Zobaczmy, ile tu zostało nam. Bo nie wiem, czy ja wszystkim dałem, czy nie. Ilość dostępnych skrzynek to 1. Czekajcie, im chyba nie dałem jeszcze. No, powinniście wziąć paczkę zasobów. Nie zawiedziemy was. Dziękujemy, wasza wysokość. Dobra, i tutaj już nie powinno być nic, okej. Dobra, jeszcze do naszej rodzinki pójdziemy. Zobaczmy, co tu się dzieje.
Nie wiem już, co myśleć. Czy potwory i magia są prawdziwe? Ciągle słyszę, że król Iwo jest tutaj, ponieważ odprawiamy magię. Próbowałam rzucać w niego zaklęciami, ale to nie zadziałało, ponieważ on wciąż tu jest. I wszystko, o czym jestem w stanie myśleć, to, że zostałam oszkłamana. Nienawidzę tego, że moi agenci nie pomogli Lord Sully. Aż czuję się głupio, mając tu Wojtka. Ach, nie mogę być na ciebie zła. To nie twoja wina, że jesteś tylko niedźwiedziem. Zrobiłaś, co mogłaś, Sedani. To nie twoja wina. W jego oczach jestem winny śmierci jego ojca. Teraz szuka zemsty. Wierzę, że użyłem magii, by tego dokonać. Wierzę w magię. I potwory. Czy to sprawia, że jestem zła? Wierzysz w potwory, ojcze? Ale proszę, bądź szczery. Dobra, niech będzie. Potwory, magia, chociaż trudno jest dostrzec te rzeczy, nigdy sobie... Gdy siedzi się w zamku, nie mam wyboru. Muszę w nie wierzyć. Nasi agenci mają do czynienia z nimi przez cały czas i nawet jeśli nie są częścią naszego świata, dobrze wiedzieć, że możemy komuś pomóc, wysyłając łowcę. W oczach Iwo to my jesteśmy potworami i musimy się... I musi się nas pozbyć, aby mógł lepiej spać w nocy. Obwinia mnie za śmierć swojego ojca i nie przyzna, że jestem niewinny. Zupełnie nie wiem dlaczego. No właśnie. Ach, dobra. Nie jestem pewna, czy damy radę, Eryku. Jeśli udało mi się im się wpuścić ogary, co powstrzyma ich przed spróbowaniem czegoś innego. Wszystko będzie dobrze, Aurelio. No dobra. Chyba nie będzie. Dasz wiarę. Dobra, to jest to samo. Dobra, idziemy. A, już nie mamy zasobów. Dobra. Czyli zakończone. Czyli dwie skrzynki spłonęły. Czy wszystko w porządku, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę okoliczności... Dobra, pójdę odpocząć. Idę odpocząć. Upewnij się, że nasi ludzie nie siedzą do późnej nocy. Potrzeba, by byli wypoczęci. Czy rozdałeś już zapasy, wasza wysokość? Tak. Tak, staram się być sprawiedliwy. Do zobaczenia rano. Czas do przybycia króla Fabiona, 1 tydzień. O. Dobra, kontynuujemy oblężenie. Nasze. Oblężenie krewna, tydzień trzeci. 1868 maja. Ich siły wyglądają na osłabione. Nasza armia też nie wygląda za dobrze. Widzisz, w oddali te wieże oblężnicze? Tak, przestali się nami bawić. Odnośnie zasobów. Utrzymaliśmy morale na najwyższym możliwym poziomie. Dzięki temu Atana poniosła więcej strat. Oho. Wznawiają atak. Zbliżają się wieże oblężnicze. Na balistę, na mur. Nie możemy poradzić sobie z tymi wieżami. Poniesiemy straty. Łucznicy, teraz ze mną. Gotowy na rozkazy. Powiedziałem łucznicy, gdzie są wszyscy? Nie, nie ma ich tu. Wasza wysokość. Ach, gotowy? Armia! A, armia, to mi się tu podświetla. Kiedy te wieże oblężnicze tu dotrą, zrobi się bardzo tłoczno. Łucznicy! Szykować strzały! Wypuścić strzały. Ognia! 1318, dobra. Zbliżają się! Aha. Na drugi mur, już! O kuźwa, co tu się dzieje? Ach, użyjcie wszystkiego, co uda nam się znaleźć. Musimy przewrócić drabiny. Gdzie te drabiny? Tu są drabiny. Dobra. I tu widzę drabinę. Sami to kuźwa robimy. Nadal mamy bomby, wasza wysokość. Dobra, bomby. Dajemy bomby w takim układzie.
olej. Dobra, mamy olej. A to chyba wynieśliśmy jakieś te. A te balisty też możemy to zrobić. Cholera, wciąż nadchodzą. Nie wytrzymamy dłużej. Nie bądź głupi. Skup się, żołnierze. Jeśli wy się nie uratujecie, nic innego tego nie zrobi. Zostańcie ze mną. O kurde. Bitwa pod murem trwała godzinami, ale jej końca nie było widać. Dezerter! Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Sobik? Mam déjà vu. Jest ich zbyt wielu. Nie mamy szans na wygraną. Jeśli go opuścicie, reszta może podążyć jego śladem. A nasza armia już jest niewielka. Potrzebujemy każdej pary rąk zdolnych do trzymania miecza w wasza wysokość. Co? W moich szeregach nie ma miejsca na tchórzy. Nie, no na początku go wypuściliśmy, oszczędziliśmy, więc tak samo zrobimy teraz. Więc nawet najmniej odważni żołnierze są nam potrzebni. Odwagi, pokonamy wroga, bez względu na szansę. Wypuść go, generale. Idź i walcz za Davern. Dziękuję, wasza wysokość. Tutaj, wasza wysokość. Co tu się dzieje? Wasza wysokość. E? O co chodzi? Nie wiem. Nie za bardzo wiem, o co biega. Jak bardzo jest źle, generale. Nasi ludzie się boją. Jest środek nocy, a jednak jest tak jasno, jakby sam Svarug chodził po naszych ziemiach. Cienkie mury nie wytrzymają długo i brakuje nam solidnych środków do obrony. Nie mamy wystarczającej liczby mężczyzn. Kiedy już wejdą, nie mamy nic, co moglibyśmy przeciwko nim rzucić. Słyszeliście ten śpiew? Szykują się, lepiej zacznijmy. Zebrałem łuczników i pozostałych murów. Czekają na was przy murze, wasza wysokość. Wciąż jest czas na białą flagę. Żadnych białych flag. Dobra, czyli co, na górę mamy iść? Wystaw to nie. Łucznicy, synowie Davern. Dobra, niech będzie. Synowie Davern! Staliśmy razem podczas najcięższych czasów. Udowodniliśmy naszą siłę podczas wielu bitew. Dzisiaj udowodnimy ją raz jeszcze. Moi najsilniejsi żołnierze, wzywam was, by walczyć o wszystko, co kochacie. Za Davern! Walić ich! Napieprzać! Okej. Okay. Już nie wiem, jakie są statystyki. Wśród armii Atany rosło niezniecierpliwienie. Żołnierze Davern odpoczywali, gdy tylko było to możliwe, ale wszyscy musieli być w najwyższym gotowości. Żołnierze Davern nie wiedzieli, że bitwa niemal dobiega końca. Królowa czeka na was przy murach zamku, wasza wysokość. Przy murach zamku? W sensie na górze? Tutaj jeszcze balistę mam. Aurelia? Nie mogłam spać, a Atana staje się niecierpliwa. Kochała to miejsce, prawda? Szczęśliwa czy wściekła, zawsze tu przychodziła. Tak wiele Rosulio minęło. Żałuję, że nie mogliśmy widzieć jej śmiejącej się, gdy Cedani przyniosła dżgacza lub gdy miała obsesję na punkcie tego koguta. Tak żałuję, że nigdy już nie pokłóci się z Asalią o Maję lub o wszystkie psoty, które wcięła jej młodsza siostra. Żałuję, że nigdy nie pozna swojego nowego brata. Na początku byłaby wściekła, ale szybko by go pokochała, wiem o tym. Żałuję, że nigdy nie przekonamy się, jaką osobą Lorsia by się stała. Tak na
Tak bardzo za nią tęsknię, Ryku. Lord Surya nigdy nas nie opuściła. Próbowała nas ostrzec, chociaż wiedziała, że jest w niebezpieczeństwie. Zawsze opiekowała się swoimi siostrami, chociaż nasze ostatnie chwile nie były zbyt dobre. Byłaby silną i mądrą królową. Też za nią tęsknię, kochanie. Masz rację, Davern byłoby w dobrych rękach. No to chyba prawda. Mam nadzieję, że wkrótce się to wszystko skończy. Skończy się. Musimy być silni. Dla niej. Okej. Czuję się bezpieczniej, mając je rozstawione po zamku. Okej. Dobra, co my teraz mamy? Tu jeszcze coś do powiedzenia? Chcę jedynie, żeby to wszystko się już skończyło. Jeszcze trochę, kochanie. Dobra, zejdźmy na dół. Gdzie tu mam iść? Chyba tu. Czy wszystko w porządku, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę okoliczności... Poczekajcie, to w takim układzie jeszcze tu porozmawiamy, bo nie wiem, czy to coś będzie nowego. Ponieśliśmy straty. Jeśli mam być szczery, sprawy wyglądają raczej ponuro, wasza wysokość. Tedani? Matka jest na murze. Kazała mi tu na nią poczekać. Nie martw się, wasza wysokość. Zaopiekujemy się twoją córką. Nie zmarznij, kartofelku. Hej, tylko nie znowu to. Dobrze. A może... Nieustraszona Cedani, ponieważ zawsze znajdziesz pozytywną stronę i nie boisz się nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Och, uwielbiam to. Dziękuję, ojcze. Wasza wysokość. Nie ma za co. Nieustraszona. Gdzie jest Smietek? Został podziurkowany... Co? Podziurawiony w szyję. O, kuźwa. Wypadł przez poręcz na dziedziniec. Chłopcy musieli położyć go razem z resztą. Nic nie mogli zrobić. A niech mnie. A co z Bianką? Udało mu się przynajmniej oświadczyć. Czy to w ogóle ma teraz znaczenie? Nie. Nie wygląda to dobrze. Masz rację. Lepiej dokończę tę flaszkę, póki jeszcze mogę. Bądź silny. Odwagi. Pokonamy wroga. Tak. Okej. Bestia się męczy, wasza wysokość, ale łowca też. Okej, on prawdę mówi. Ogrzejcie się. Jeszcze raz dziękujemy, wasza wysokość. Kiedy skończy się ten koszmar, nie sądzę, żebyśmy dziś zasnęli. Hej, będzie dobrze. Będziecie bezpieczni. Dobra, uważajcie na siebie. Czy ja mogę tu w ogóle pójść? Nie, nie mogę. Dobra. A Sobik? Sobik, dobrze mieć cię z nami. Dziękuję, wasza wysokość. To jest moja córka. Miło cię poznać, Luli. Ojcze, ojcze! Król powiedział, że miło mnie poznać. A co powinnaś odpowiedzieć? Też mi cię poznać, wasza wielkość, wysokość. Dobra. Odpoczywamy. Czy wszystko w porządku, wasza wysokość? Biorąc pod uwagę okoliczności... Dobra, pójdę. Idę odpocząć. Upewnij się, że nasi ludzie siedzą i tak dalej. Dobra, rano. Wasza wysokość, napijcie się z nami. Ach, czemu nie? Hej, Stan, chodź, dołącz do nas. Och, ja naprawdę... To koniec, napijemy się wszyscy. Nie ty, Cedani. Och. Oj, królowa przyszła. Tu jesteś, kochanie.
Są tutaj! Eryk! Zabierz Cedani ze sobą. Szybko, biegnij do sypialni. Już! Dołączę do ciebie później. Atana, jest przy bramie! Żołnierze za mną! Wszyscy inni idźcie dalej w głąb zamku. Żołnierze Tavern! Iwo atakuje naszą bramę. Twierdzi, że jesteśmy kłamcami, oszustami. Twierdzi, że bawimy się magią. Nie mógłby być dalej od prawdy. Żołnierze Tavern. Zalor Sulie. Iwo, król Atany, żywcem spalił moją córkę. A teraz przybywa do Tavern, naszego z domu, aby zrobić to samo z resztą z nas. Chcą przedrzeć się przez nasze drzwi. Wziąć wasze żony, zabrać dzieci, zabrać wszystko, co wasze. Nie pozwolimy im na to. Albowiem to jest Tavern i będziemy stać na jego straży. Za Tavern. Za waszą rodzinę. Za Lor Sulie. Za nie wpuścić ich. A jednak. Kuźwa, co tu się dzieje. Przebili się. Są w środku. Utrzymać. Jest ich zbyt wielu. Chronić króla. Wasza wysokość, musicie iść. Moja rodzina jest bezpieczna w zamku. Nie zostawię was. Zostać przy mnie. Utrzymać. Gdzie u licha jest Fabion? O, to już komodo zostawili. Niedźwiedź na posterunku. Przybyli! Ja pierdzielę. Król Fabion zdążył przybyć na czas. W końcu jednak, po wykonaniu tego pozornie niemożliwego zadania, Tavern odniosło zwycięstwo. Ostateczny rozkaz. Skończ już z nim. Ja pierdziele, pokonani zostali, a my obroniliśmy się, super. A to jest pewnie Iwo, tak? O, właśnie. Iwo! Wzdycha, tak? Udało ci się. 5000 ludzi nie zdołało powstrzymać, przedostać się przez te mury. Nic tylko zadrapanie. Czemu bogowie cię wysłuchali? Co zrobiłeś, he? Za wszystkich ludzi wybrali ciebie. Obiecałem im, że oczyszczę ten świat magii. Co to za czary? Magia nie była w to zaangażowana. To było tylko dużo przygotowań, ciężka praca i odrobina szczęścia. Wierz mi, gdyby to była magia, byłoby to o wiele łatwiejsze. Co za bzdura! Przestań owijać w bawełnę. Zawarłeś umowę z diabłem. Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Chcę tylko wiedzieć, jak otrułeś mojego ojca. Byłem pewien, że to ty. W sumie tak, no, bo w tym wypadku... Nadal mnie za to obwiniasz? Byłem pewien, że to ty. Ty i twoje sztuczki. Niech bogowie cię przeklną. Przygotowałem idealny plan. A jednak, postawiłem wszystko... Jakie możliwe dowody? Ząb, fiolka, list. Z tą różnicą, że... Dowody miały wskazywać na osobę, która zabiła ciebie. Nie mojego ojca. A więc to byłeś ty. To prawda, przygotowałem truciznę, ale nigdy nie planowałem zabić własnego ojca.
Po pozbyciu się Talisa rządziłbyś Atanu. To brzmi jak dość prawdopodobny motyw, czyż nie? Po raz setny nie otrułem własnego ojca. Kochałem go. Był trudny, odkąd moja matka zachorowała. Tylko modlił się w jej komnacie i szukał lekarstwa. Traktował mnie, jakbym nie istniał. Wspomniałeś, że dowody miały wskazywać na moje zabójstwo. Próbowałeś mnie zabić podczas tej nocy weselnej? To nie było nic osobistego. Nie zachowuj się, jakby to była niespodzianka. Gdybyś ustąpił stroną, byłbym królem Davern. Z twoją córką u boku, lokalni lordowie i baronowie zaakceptowaliby mnie na tronie bez problemu. Dzięki wskazówkom, które rozrzuciłem, przeprowadziłbym dochodzenie. Uwierz mi, wykonałbym o wiele lepszą robotę, przedstawiając dowody. Po sądzie królewskim ludzie musieliby stanąć po mojej stronie. Jeśli chodzi o Atanę, prędzej czy później otrzymałbym tamtejszą koronę. Ale udowodniłbym ojcu, że potrafię podjąć działania. I kto wie, może twoje archiwa miałyby wskazówki, jak wyleczyć moją matkę. Gdyby tak się stało, znowu wszyscy bylibyśmy wielką, szczęśliwą rodziną. Naiwne, może. Ale czy ty nie zrobiłbyś wszystkiego, by pomóc ukochanym osobom? Zabiłeś moją córkę. To nie może nigdy zostać zapomniane. To nadal mnie przerasta. Co zrobiła, żeby na to zasłużyć? Czy nie wyjaśniłem już tego wystarczająco dokładnie? Nie chciała mnie słuchać. Myślała, że jestem kłamcą. Parzyła mikstury. Jestem pewien, że też próbowała mieć otruć. A jej kot doprowadzał mnie do szaleństwa. Kocie włosy były w moim kieliszku, w misce, w łóżku. Dostał to, na co zasłużył. Ale co najważniejsze, to ona pomogła ci w walce z Radowią, prawda? Dała ci znać, że nie najeżdżamy, prawdopodobnie dając ci przewagę nad Radowią. Była zdrajczynią, jaki miałem inny wybór. Nie pomogłeś nam w bitwie z Radowią. Dlaczego? Czy naprawdę musisz pytać? Miałem nadzieję, że wykonają za mnie całą robotę. Puf. Gdyby ciebie zabrakło, tron byłby mój. Szkoda, że mój ojciec tego nie dożył. Nie sądzę, żeby było coś jeszcze, czego mógłbym się od ciebie dowiedzieć. Ciągle mówisz, że otrułem Talisa, ale nie ma takiego scenariusza, w którym coś bym na tym zyskał. Ty też nie brzmisz, jakbyś go otruł. Choć jest to frustrujące, wygląda na to, że nigdy nie dowiemy się, kto za tym stoi. Och, na bogów, już wygrałeś. Po prostu powiedz mi, Eryk, jak zamieniłeś kubki? Nie zamieniłem. Ty słaby, obślizgły kłamco. Mierzysz mnie, jesteś obrzydliwy. Słaby, oślizgły, obrzydliwy. Jest cały śliski i olepki. Trochę obrzydliwy. Szukałam go wszędzie. Przeszukałam każdy garnek, nawet w kuchni. Otóż to! Plamka, ślimak! Zwykłe szczęście. Co? Gdyby nie ślimak Cedani, podobno podadłby mi zatrute wino. Cedani powiedziała, że przeszukała każdy garnek w kuchni. Musiała wówczas zamienić kubki. Zatruty napój, który był przeznaczony dla mnie, został podany Talisowi. Nie może być. Niewiarygodne. Zostałem pokonany przez ślimaka? Wszystko to z powodu ślimaka? To najczystsze dzieło diabła. Będziesz tego żałował. Iwo, oszczędź sobie pogróżek, oszczędź sobie oddechu. To koniec. Iwo, królu Atany, jesteś oskarżony o zatrucie króla Talisa i próbę zabicia mnie, króla Davern. Zdrada.
masakrowanie cywilów, prowadzenie niesprawiedliwej wojny przeciwko Królestwu Daver i przede wszystkim bezwzględne morderstwo księżniczki Lorsuli. Nie zasłużyła na taki los. Na ciebie. Na ścięcie z nim. Nie knije w lochu. Nie zasługuje na litość. No dobra. Słuchajcie. Wrzucamy go do lochów, czy ostateczna sprawiedliwość? Nie będziemy mieć chyba litości. Jak on nie miał dla naszej rodziny litości, tak my nie będziemy mieli dla niego. Zmów swoje modlitwy. Nie ocalą cię, ale lepiej miej nadzieję, że przyniosą ci spokój. To dla ciebie koniec drogi. Dopadła ci ostateczna sprawiedliwość. Jesteś głupcem, sądząc, że to coś zmieni. Atana jest odważna, dumna. Moi ludzie nie odpuszczą, gdy usłyszą, że ich król nie żyje. Przygotuj się, bo czeka cię wiek gniewu. Może, ale ty go nie ujrzysz. Iwo, król Atany został skazany na śmierć za swoje czyny. Nareszcie, chwila spokoju. Nie potrwa długo, nim młody książę będzie przyjmować władzę. Jakie to uczucie? Szczerze? Nie mogę się doczekać. Robię się za stary na to wszystko. Kto by pomyślał, że siedzenie w jednym miejscu może być tak stresujące? Och, nie musisz mi mówić, byłam tam. Mam nadzieję, że Asalia nie wpadła w żadne kłopoty. Znasz ją, poradzi sobie jak zawsze. Może nas teraz odwiedzi, skoro to już koniec. Oby. Gdzie jest Cedani? Ach, oto i ona. Och, myślisz, że mogłabym kiedyś zaprzyjaźnić się z radowiańskim żubrem? To mógłby być świetny agent. Twoi agenci już nam bardzo pomogli, Cedani. Nawet sobie nie wyobrażasz. Okej. Myślisz, że to przetrwa? Masz na myśli ten sielski widok? Tylko czas pokaże. No dobra, co my tu mamy? Zdecydowałeś się ściąć Iwo. Paloma, żona Talisa, nigdy nie odzyskała zdrowia. Jak się okazało, żadna ilość krwi przelanej w imię bogów nie może odmienić czyjegoś losu. Następca Iwo traktował porażkę swojego poprzednika jako haniebne marnotrawstwo zasobów i przyrzekł. Dobra, co to jest? Zdecydowałeś się oszczędzić życie Bejranowi. Pod dowództwem prawowitego wodza i doświadczywszy empatii Eryka, radowianie pozostali w Davern. Bejran wziął na siebie odpowiedzialność za swój lud i mimo, że różnice kulturowe były ciągłym wyzwaniem, oba narody starały się widzieć w D. Nie wiem, co autor miał na myśli. Dalej. Ale coś się nie zmieściło. Aha, tu widzę, jest ta Asalia i Maja. Pozwoliłeś Asalii uciec z Mają. Choć król Eryk nigdy więcej nie widział swojej córki, ta nigdy nie zapomniała wysłać mu listu opisującego wszystkie ich przygody z Mają, miłością jej życia. Eryk spał lepiej w nocy, wiedząc, że Asalia była szczęśliwa. Byłeś dobrze przygotowany do wojny z Ataną. Dzięki twojej obronie Cedani przerwała wszystkie okropności. Ostatecznie ostatnie wojny wydawały się odległą przeszłością dzięki zawsze wesołej Cedani. Kartofelku, jak lubił ją nazywać Eryk, nadal przynosiła wszystkim radość swoim pozytywnym nastawieniem lub była nieustająco męcząca w zależności od perspektywy. No dokładnie. Wysłuchałeś swojego wiernego doradcy podczas sądu królewskiego. Endry nadal służy Davern najlepiej jak potrafi. Służył Davern. Dobra.
Królowa Aurelia przetrwała do końca. Czekajcie, a tutaj... Aha, bo to jest jeden z dwóch. Nie wiem, o co tu biega. Przetrwała do końca. Królowa Aurelia była wdzięczna za zakończenie tej okropnej wojny. Zawsze wspierała ona Eryka we wszystkich jego przyszłych wyzwaniach. A tu się akurat klikanie nic nie daje. Dobra, następna. Jeden z pięciu. Nie za bardzo wiem, o co tu biega, ale powinno przychodzić tu. A tu nic nie przychodzi. Mimo wyzwań udało ci się pozyskać spadkobiercę bez narażenia życia twoich bliskich. Kończyłeś rytuał bez błędów. Bitwa za Taną zadała poważny cios w zdrowiu Eryka. Mimo to książę Edward wniósł wiele radości w życie Eryka i Aurelii. Choć zdrowie Eryka pogorszało się z upływem lat, czuł się spokojny, wiedząc, że ma prawowitego następcę tronu. Jeszcze próbuję tu coś zrobić, ale to tutaj widać coś nie tak. Dawer nadal prosperowało dzięki twoim rządom. Po wielu latach panowania króla Eryka nad Dawer nadszedł czas, aby książę Edward, syn Eryka, wziął na siebie ciężar korony. Młody król, podobnie jak jego ojciec, stanął przed wieloma trudnymi wyborami, ale to już inna historia. I to wszystko. Aż do swojego ostatniego tchu król Eryk nigdy nie przestał żałować niektórych swoich wyborów. Pragnął cofnąć czas, zmieniając choćby kilka z podjętych przez siebie decyzji. Dzięki za grę, wasza wysokość. Dobra, ja też bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Serię uważam za zakończoną. No właśnie, jest już Grace, więc bardzo wam dziękuję za obejrzenie tej całej serii. Jakieś komentarze, bo też się zdarzały. I zapraszam na kolejne serie. Wiem, że tutaj będzie kontynuacja tego tytułu, więc prawdopodobnie u mnie na kanał też trafi. A tymczasem serdecznie wam dziękuję za obecność i zachęcam oczywiście do łapkowania, komentowania, subskrybowania. Dzięki serdeczne raz jeszcze. Trzymajcie się. Hej. Przynosi wiatr.